Czy pamiętacie może starego, dobrego Dragona sprzed kilku lat, gdzie rozgrywka trwała długo i mimo prostoty grało dużo ludzi? Gdzie na serwerze niekoniecznie wszystko było dopracowane, ale grało się przyjemnie i bez większych problemów. Wracamy do tych czasów, ponieważ najbliższy piątek o 18 startuje pod hasłem przewodnim OG Edycja, na której pozbywamy się denerwujących rzeczy i skupiamy się na tym, co wam przypadło do gustu na Dragonie lata temu. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie do końca, bo edycja, która nadchodzi, jest bardzo istotna. A w sumie nawet jest najważniejszą edycją ostatnich lat. Miłego oglądania. Dragon się starzeje, a co za tym idzie, ja również. Więc po upływie tylu lat, chociaż wypadałoby, żebym chociaż wyglądał mądrzej, no nie? Więc oto jestem ja, brodaty Sajek, który wam dzisiaj będzie prezentował, co się zmienia na nowej edycji Dragona. Ale zanim przejdziemy do listy zmian, na początku pokrótce mówimy plan edycji. Gramy na takie oto itemki do soboty 22. Po tej godzinie odpalamy enchanty, standardowo jak to wyglądało, i do wtorku 22 tak będziemy grali. A we wtorek odpalamy TNT oraz włączamy diamentowe sety. Standardowo pierwsze wtorkowe wbity będą się odbywały jeszcze na żelakach. A teraz słuchajcie, przejdziemy do zmian i opowiem wam pokrótce, czym się będzie charakteryzowała OG edycja. Przede wszystkim dodajemy do zakupu emeraldy, których brakowało na poprzedniej edycji. Jak sami widzicie, cena jest no dosyć oporowa, bo 20 zł, ale nie martwcie się. Dlatego, bo od teraz sprzedaje się drożej wszelkie te emeraldy, diamenty i nawet węgiel i redstone. Różnica nie jest aż tak duża, ale słuchajcie, generalnie zarabia się więcej. I co jest najlepsze? Dodajemy komendę Reaper dla graczy bez rang. Otóż komenda ta będzie działała tylko i wyłącznie na kill offy, a żeby po prostu użyć tej komendy, będziecie musieli zapłacić emeraldami, więc nie ma tak łatwo i nie ma nic za darmo, ale zawsze jest to jakaś dodatkowa możliwość właśnie na naprawienie kill offa, by sobie kopać na awku. A oprócz tego dodajemy komendę Pay, którą oczekiwało bardzo wielu graczy już od samego początku chyba Dragona. Dzięki temu będziecie mogli sobie przelewać hajs między swoimi kolegami. Oczywiście będą drobne ograniczenia w postaci na przykład przelewania 1000 hajsu na dobę, ale no myślę, że jakoś dacie sobie radę. No i mimo wszystko, że jest łatwiej zarabiać teraz siano, no to oprócz tego, słuchajcie, zmniejszamy ceny właśnie swagerów. Wcześniej swager kosztował na przykład 5000 zł, co było dosyć sporą kwotą, a teraz, słuchajcie, jest to 4000, czyli mniej. Wraz z OG edycją przywracamy ceny wcześniejsze kluczowych itemków, na przykład między innymi Sand Farmer kosztował 6,60, z tego co pamiętam, teraz kosztuje 5, Boy Farmer 3,30, chyba teraz 2,50, jak sami widzicie, kopacze fosy to samo. I oprócz tego, słuchajcie, do sklepu jest dodany specjalny kopacz fosy, dzięki któremu będziecie mogli robić fosy poza terenem gildii, o co też byliśmy wielokrotnie proszeni, żeby właśnie takie fosy przywrócić. I słuchajcie, wprowadzamy takie właśnie specjalne kopacze fosy, które wam to umożliwią. Oprócz tego do kupna wraca również TNT, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tutaj cena nieznacznie cena wzrosła względem właśnie emeraldów, bo emeraldy wcześniej kosztowało chyba, z tego co pamiętam, 5, jak wtedy była taka broken ekonomia. Ogólnie wszelkie itemki kluczowe zostały tutaj zmniejszone, nawet chociażby jakieś sety spodnie, tak? To chyba wcześniej 4 kosztowało, teraz jest to mniej. Zestawy klepacza również są tańsze, więc mam nadzieję, że wam się to podoba. A no i stary jest limit hajsu, 5000, taki był na początku, 5 albo 7, i z tego co pamiętam, bardzo dużo ludzi właśnie chciało limit 5 koła, jak się pojawiło głosowanie na Discordzie. A no i magiczne łopaty też są tańsze. To pewnie dużo ludzi właśnie zastanawiało, bo magiczne łopaty wcześniej były tańsze i teraz są właśnie adekwatne do tego, co było wcześniej, tym bardziej, że magiczną łopatę teraz się używa 2 razy, a kiedyś łopata była jednorazowa. Więc no zdecydowanie budowanie kuboidów wraca do tego, co było kiedyś. Po prostu wydaje mi się, że znacznie łatwiej będzie zbudować taki kuboid, no i zdecydowanie znacznie szybciej. Kolejna zmiana to taka, że totalnie wywalamy kowala. Zagłosowaliście, że nie chcecie mieć kowala na OG edycji, więc go po prostu usuwamy. I to samo tyczy się endu, ale nie usuwamy doszczętnie wszelkich itemków za jaja smoka, dlatego, bo smok od teraz będzie pojawiał się na zwykłej mapie. Więc teleport do endu będzie was teleportował w miejsce, w którym znajduje się smok na mapie. Kolejna zmiana tyczy się naszych kochanych typarek. Od teraz będą dwie mapy. Jedna mapa z gildiami graczami, czyli taka zwykła właśnie mapka, a druga to będzie arenka, która była na samym początku typarek, gdy były właśnie areny. To była taka malutka arenka, nie wiem czy pamiętacie, w kształcie troszeczkę jaja. To była taka ozdobna arenka specjalnie dla nas przygotowana i jakby to była pierwsza arena, która się pojawiła na typarkach. Na tej arenie będą wyłączone łuki oraz wędki, ale zezwalamy na używanie śnieżek. Z racji, że jest to w końcu arena, no to będzie, słuchajcie, jeden koks, 7 refów oraz 3 perełki, więc klepy będą tam dosyć szybkie. Od teraz mapa Dragona będzie znacznie mniejsza, bardziej ją dopasowujemy pod dzisiejsze jakby warunki edycji, a oprócz tego rezygnujemy z łącznie 8 sektorów na poczet 4 znacznie mocniejszych. Dzięki temu nie będzie tak dużo granic na przykład między mapą, tak jak tutaj widzicie, jest mnóstwo, widzicie, takich właśnie granic, a dzięki temu mapa będzie jakby
znacznie łatwiejsza do eksplorowania. Wszelkie położone bloki albo zniszczone na mapie zostały przywracane po 8 godzinach. Z racji, że zostało to poruszone przez jednego z graczy, zostało to przegłosowane na łącznie 16 godzin, czyli zawsze po 8 godzinach usuwało bloki, a teraz będzie usuwało dopiero po 16. Nie wiem, czy kojarzycie, ale podczas walki na dragonie jest blokada stawiania bloków powyżej jakiejś tam kratki i teraz zostało to na tej edycji wycofane. Tak samo w podziemiach podczas walki również nie można było się koblować. I teraz jest to dozwolone z racji tego, że robimy OG edycję i chcemy, by rozgrywka była bardzo podobna do tego, co kiedyś, czyli przede wszystkim była to rozgrywka bardzo prosta, bez żadnych zbędnych limitów. No i teraz bugowanie się blokami będzie wyglądało bardzo podobnie jak na innych serwerach BP. Otóż nie będzie wam zabierało bloków oraz bloki te będą szybciej znikały. Od teraz, gdy jakaś gildia wygaśnie, będą się pokazywały jej kordy przez kilka godzin na czacie, tak żebyście mogli sobie podejść do tej gildii, ewentualnie splądrować cały kobold, albo po prostu go przejąć, jeśli jakaś gildia jest fajna. Jeden z graczy na Discordzie zaproponował, żebyśmy zrobili takie automatyczne odpalanie się dwukrotnego rankingu kilka razy na dobę. Czyli na przykład w godzinach od 15:20 randomowo się może odpalić event dwa razy ranking na spawnie i dzięki temu na przykład przez 10 minut każdy będzie poinformowany o tym, że na spawnie przez 10 minut można zdobyć dwa razy więcej rankingu i jest to event trwający tylko 10 minut. Więc właśnie takie odpalanie randomowych eventów będzie na nowej edycji i sprawi to, że po prostu będzie pod względem PvP ciekawiej. Z racji, że to OG edycja, wywalamy kolejne ograniczenie, które dotyczy na przykład takich właśnie rzucaków. Wcześniej te właśnie rzucaki miały dwa cooldowny. Jeden cooldown był na gracza, czyli na przykład ty mogłeś rzucić jednego rzucaka na powiedzmy 10 sekund. A drugi cooldown, czego nie każdy był świadomy, był właśnie na terenach gildii. On sprawiał, że można było rzucić jednego rzucaka na przykład na 30 sekund na jednym terenie gildii. Teraz limit będzie tylko jeden, na gracza dosłownie, a nie na teren gildii, więc no ponownie upraszczamy rozgrywkę, tak jak było to kiedyś na Dragonie. A teraz na potrzeby zbudowania, słuchajcie, armatki, bo to jest bardzo ciekawe, pokażę wam, jak działają te właśnie kopacze fosy. Zobaczcie, jak sami widzicie, tutaj nie ma terenu gildii, właśnie opuściłem teren gildii GA i mogę sobie normalnie stawiać, słuchajcie, właśnie te kopacze, a na teren gildii oczywiście nie można ich stawiać, więc to są specjalne kopacze, które działają tylko poza terenami gildii. One są dostępne do kupna pod komendą sklep, oczywiście one są troszeczkę droższe. No i teraz, słuchajcie, zbuduję prostą bardzo armatkę, żeby wam pokazać coś bardzo fajnego. Otóż słuchajcie, od teraz nie ma żadnych limitów na wypluwanie TNT przez dispensery. Teraz armatki dosłownie będą działały z taką mocą, no, co stwarza po prostu, jakie stwarza po prostu możliwości Minecraft. Więc przygotujcie się na wbity pełne emocji, bo naprawdę będzie się działo. No i ogólnie z racji, że to jest OG Dragon, to robimy, słuchajcie, UBA dosłownie wszędzie. Na Discordzie, na Facebooku, na Instagramie, na Teamspeaku oraz w Minecrafcie. Dosłownie robimy wszystkim UBAL ze wszystkiego, bo chcemy dać ludziom drugą szansę na granie po prostu na serwerze, na prawdopodobnie najlepszej edycji ostatnich lat. No i słuchajcie, najważniejszego bym wam nie pokazał, spawna, bo właśnie to nam zostało do pokazania tutaj. Tak wyglądają, słuchajcie, stołniareczki, tutaj, słuchajcie, będą NPC-ciki, a naprzeciwko tych NPC-tów, słuchajcie, jest zrobiona świniarnia. To, ta krówka chyba ewidentnie, no, ma chyba o jeden chromosom za dużo, bo budowniczy tak ją zbudowali, jakby coś z nią było nie tak. No ale ogólnie spawn jeszcze nie jest gotowy, ja go jeszcze troszeczkę muszę zmodyfikować, brakuje to wiadomo hologramu, więc nie wygląda to zbyt estetycznie, ale spokojnie, ja to ogarnę do startu edycji. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyście byli poinformowani o tym, co się zmienia. A spawn to wiadomo, spawn to się zbuduje, nawet jak będzie trzeba, to chwilę przed, ale dla mnie było istotne to, żeby właśnie wam nagrać filmik, w którym pokazuję wam, co się wszystko zmienia, bo moim zdaniem każdy gracz powinien być o tym wcześniej informowany. No więc jeśli chodzi o OG edycję, no to zmienia się właśnie to, że ekonomia będzie troszeczkę bardziej zbliżona wobec tego, co było kiedyś, oraz po prostu wszelkie jakieś tam limity, które były zbędne moim zdaniem, po prostu wywaliliśmy. No i słuchajcie, tak właśnie się prezentuje tutaj ta beczułka. Jak sam widzicie, są to jakieś safe roomy, są tutaj też jakieś trapiki, więc w ogóle fajnie jest to zrobione, podoba mi się. A, to jest pod bedrockiem jakby. To jest strefa PvP pod strefą PvP. Jezus Maria, jaki tutaj w ogóle ten, jaki easter egg odkryliśmy, co? Ogólnie na naszym Discordzie zrobiliśmy taki kanał jak Seria Pytań, w którym właśnie no opublikowałem takie najczęściej pojawiające się rzeczy, albo jakieś propozycje, które chodziły mi po głowie, albo takie rzeczy, które... I jeszcze, słuchajcie, jedna rzecz dotycząca kapliczek, jest to bardzo istotna rzecz, dlatego muszę to, słuchajcie, na szybko dograć. Z głosowań wynikło, że bardzo lubicie kapliczki, więc, słuchajcie, ułatwiamy troszeczkę właśnie uczestniczenie w tych kapliczkach. Otóż, słuchajcie, będzie komenda warp kapliczka i ta komenda was będzie teleportowała do najbliższej kapliczki po prostu od was.
Jedyny haczyk jest taki, że po prostu będziecie musieli płacić w emeraldach za przeteleportowanie do takiej kapliczki. My ludzie sobie głosowali elegancko, więc dziękuję każdemu za zaangażowanie. Oprócz tego brałem pod uwagę wszystkie propozycje z kanału Propozycje na naszym Discordzie, więc bardzo serdecznie żółwiczek dla każdego dziękuję, kto tutaj się zaangażował, kto napisał swoją propozycję, bo teraz na pewniaka robimy edycję i wiemy, że są to zmiany oczekiwane przez większość z Was. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wszystkim już w piątek o 18 na Dragonie. Postaraliśmy się na 110%, więc mam nadzieję, że zawitacie na edycję i zobaczycie, jak się gra. Strzelcie dzwona, żeby Was nie ominęły żadne materiały z nowej edycji. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Yo!